chcę wam powiedzieć kilka słów na temat czegoś, co dotyczy naszego sukcesu. To się składa jakby z dwóch rzeczy. Nazywam to wewnętrzną wolą i zewnętrznym przymusem. Chodzi o to, że na prawidłowe decyzje życiowe człowieka składa się wewnętrzna wola i zewnętrzny przymus. Składa się to, czego pragniesz i to, co musisz zrobić, aby osiągnąć to, czego pragniesz. To są dwie rzeczy. Jedna rzecz to jest to, czego pragniesz. Druga rzecz to jest to, co musisz zrobić, aby osiągnąć to, czego pragniesz. Wielu ludzi nie umie tych rzeczy ze sobą pogodzić. To, czego ty pragniesz, to posiada w sobie potężną nadnaturalną siłę, która się popularnie nazywa pasją. Człowiek ma do czegoś pasję. W ogóle wiesz, że możesz osiągnąć sukces tylko na poziomie, na którym masz, uwalniasz swoją pasję. Musi być, bo to jest siła. Nie chcesz czegoś, to tego nie będziesz miał. Nie lubisz czegoś, rozumiesz? To tam się nie wydarzą żadne wielkie rzeczy, nie? To ta pasja motywuje nasze życie do osiągania sukcesów. Pasja. Pamiętajcie, ktoś, kto nie jest pasjonatem czegoś, nie ma szans, żeby osiągnąć tam sukces. Choćby nie wiem, jak ciężką pracę w to włożył. To jest niemożliwe. Bez pasji porażka jest gwarantowana, bo pasja cię motywuje. Po prostu, pasja cię motywuje. Bez pasji człowiek na pewno odniesie porażkę. Bo człowiek w ogóle jest stworzony do robienia tego, co lubi, wiecie? Człowiek jest do tego stworzony. Człowiek nie jest stworzony do innych rzeczy. Tylko i wyłącznie, nie? To ten grzeszny świat nam wmówił, że jesteśmy stworzeni do rzeczy, które musimy zrobić, nie? Nie. My jesteśmy stworzeni do tego, żeby mieć przyjemność. Rozumiecie? Przyjemność. Tak jest Bóg. Bóg nie stworzył człowieka na wyrobnika, tylko Bóg stworzył człowieka na postać, która ma odnosić w życiu, ma mieć przyjemność z życia. Przyjemność z życia. I to jest wewnętrzna wola. To, czego ja chcę, czego ja pragnę. I tam, stamtąd płynie siła. Stamtąd to cię motywuje, robię to, czego pragnę. Wiecie, że najbardziej nieszczęśliwymi ludźmi to są ci, którzy w ogóle robią całe życie coś, czego nie chcą. To nieszczęśliwi ludzie po prostu są. I oni często są bardzo dobrymi ludźmi, pracowitymi, kurczę, idą do przodu, wiecie o co chodzi, przebijają się, nie, tylko są nieszczęśliwi całe życie. I umierają nieszczęśliwi. Albo jak już są starzy, to mówią, o, gdybym był młodszy, to bym się zajął czymś innym, nie? Inne rzeczy bym robił w życiu, a teraz no już robię, bo muszę. To jest dramat człowieka. Dopiero wtedy, gdy ty pokierujesz się do swojej wewnętrznej woli, czyli odnajdziesz swoją pasję, to możesz zakasać rękawy i zacząć robić wszystko, aby tą pasję zrealizować. Ale musisz ją znaleźć, tą pasję. Chcę, żebyś zrozumiał, gdzie leży temat związany z sukcesem. Sukces to jest zrealizowanie to, czego pragniesz. Tam zajdzie ten sukces, bo inaczej nie zajdzie. To, czego chcesz, to, czego na czym ci zależy. Rozumiesz? To, co, bo to cię będzie motywować, to cię będzie napędzać. Bo tylko realizowanie to, czego pragniesz, daje ci gwarancję osiągnięcia sukcesu, bycia szczęśliwym. Tylko i wyłącznie to. Nic innego ci nie daje gwarancji.
Życie to nie jest kołchoz. Rozumiesz? Muszę pracować. Muszę robić tą rzecz, no nie? To zdechnąć można, kurczę. Wiesz, to rozumiesz? Muszę. Nie. Musisz znaleźć coś, czego ty chcesz. Czego ty pragniesz. Nieraz, jeśli chodzi na przykład o służbę, ja słyszałem takie teksty, no ja nie chciałem być pastorem, ale Pan mnie wysłał i Pan mi kazał, Pan to, Pan tam. To jest bzdura. Jak ktoś nie chciał być pastorem, to w ogóle nie powinien być pastorem. Nie, Pan mnie posłał. Pan cię nie posłał, Panu nic do tego. Pan w tobie stworzył przed założeniem świata w pewną pasję, pewne pragnienie. Z tą pasją przyszedłeś na świat jako duch. Tam to było umocowane, się urodziłeś, to się zaczęło przejawiać w twoich talentach, umiejętnościach, zdolnościach, pragnieniach. Rozumiesz, o co chodzi? Rosłeś sobie z tym. Chciałeś czegoś. To było to dzieło pańskie. Pan ma tyle z tym wspólnego, rozumiesz? Pan cię nie pchnął nigdy w życiu w coś, czego wcześniej nie włożył w ciebie jako pragnienie. Nigdy w życiu Pan nie robi takich rzeczy, bo to nie jest w ogóle psychopata, tylko dobry ojciec. To dobry ojciec jest. I tylko tam znajdziesz siłę to zrobić. Wiecie na przykład, czemu ludzie się wypalają? Bo ludzie nie idą zgodnie z pasją. Oni się wypalają. Potem wypalony taki człowiek jest. I mówię, pracowity, dobry, porządny, moralny, etyczny. Wiesz, o co mi chodzi? Ale nieszczęśliwy. Nie robię tego, co chcę. Tak? Dlatego, żebyś mógł osiągnąć życiowy sukces, to ty musisz zobaczyć, jakby połączyć się w środku z twoją pasją, z twoim pragnieniem. Szczerze odpowiedzieć na pytanie, czego ja chcę w życiu? Czego ja chcę w życiu? Czego ja chcę? I pamiętaj, nikomu nic do tego. Nikt na świecie nie ma prawa sądzić twojej pasji. Nikt na świecie. Ja naprawdę ostatnio szedłem, słuchajcie, i bardzo dawno nie widziałem czegoś takiego. Stał samochód z otwartym takim bagażnikiem, stało tam dwóch facetów i oglądali znaczki. Ty, jak Bóg na niebie, ja kiedyś znaczki zbierałem, wiecie, o co chodzi. W ogóle stało dwóch facetów, dawno nie widziałem takiej akcji w ogóle, nie? Znaczki zbierali. Znaczy oglądali klaser, dwóch, ale jaja. A ponieważ mówimy o realiach, to fakty są takie, żeby aby zrealizować swoje pragnienia, czyli tą wewnętrzną wolę, należy zrobić różne rzeczy, podkreślam słowo należy, zrobić różne rzeczy, aby ją zrealizować. I to jest ten zewnętrzny przymus. I te rzeczy musisz umieć w sobie połączyć. Czyli jest coś takiego jak zewnętrzny przymus, czyli ja muszę coś zrobić, aby osiągnąć, tak, to, czego pragnę. I znowu tutaj wielu chrześcijan, inna grupa chrześcijan, ona w ogóle chce uniknąć tego zewnętrznego przymusu. I siedzi przed Bogiem i modli się o zrealizowanie swoich pragnień. Albo tam dotyka małym paluszkiem tego wszystkiego, zamiast co? Wziąć się do roboty. Rozumiecie? Nie dlatego, że należy do tej roboty się wziąć, ale dlatego, że ta robota jest potrzebna, aby zacząć realizować, tak, swoje pragnienie wewnętrzne, swoją wolę wewnętrzną, aby zrealizować siebie. Po to musimy robić pewne rzeczy w życiu. Więc życie człowieka to jest połączenie wewnętrznej woli i zewnętrznego przymusu. Bo często ten zewnętrzny przymus, dlaczego nazwałem to przymusem? Ponieważ to nie musi być koniecznie przyjemne. Czyli robię rzeczy nieprzyjemne, aby osiągnąć rzeczy przyjemne. Bo jestem powołany do tego, aby funkcjonować w przyjemności. Więc muszę coś zrobić nieprzyjemnego. Żadna kobieta, która rodziła dziecko, nie powie, że poród był przyjemny. Bo to jest zewnętrzny przymus. Żeby powstało życie, to trzeba urodzić. Żeby mieć przyjemność dziecka, to trzeba mieć nieprzyjemny poród. Jak się rozejrzycie, to w naturze wszędzie to zobaczycie.
Wszędzie to zobaczycie. Zobacz, spójrz na to w ten sposób. Ja już raz o tym wspomniałem. Bóg pragnął być rozpoznany. To było jego pragnienie. Rozumiesz, wyobraź sobie teraz, rusz wyobraźnię, jest Bóg. Bóg. I nie ma nic więcej. W ogóle wyobrażasz to sobie? To jest akcja, co? Jest Bóg i nie ma nic więcej. Nic więcej nie ma. Nie ma aniołów, nie ma kosmosu, nie ma słońc, planet, nie ma czasu, nie ma nic. Nic. Jest Bóg. Dla ludzi to jest szok. Już nasze umysły w tym momencie chcą go gdzieś umieścić. Bo bez tego umieszczenia go jesteśmy w ogóle jak jest. A wiecie, jak on się przedstawia? Jestem. To jest mocne. Wiecie, to słowo nie zawiera w sobie czasu, przestrzeni, niczego. Jestem. Po prostu. Mojżesz się pyta, kto ty jesteś? Jestem. Wiecie, to jest najlepsze określenie, jakie w ogóle mózg ludzki był w stanie przyjąć. Najbardziej możliwe. On jest po prostu. Nawet nie można powiedzieć, że zawsze, bo już użycie słowa zawsze dotyczy czasu. On po prostu jest. I teraz wyobraź sobie, jest Bóg. Jest Bóg i nie ma nic więcej. Nic. Nic nie ma. I teraz on, pytanie, czy Bóg pragnie? Czy Bóg pragnie? Jeśli ty pragniesz, to na pewno Bóg pragnie. Bo ty jesteś na obraz i podobieństwo Boga, wiesz o co chodzi? Jeśli ty dziś pragniesz i mówimy o normalnej reakcji wewnętrznej woli, właśnie pragniesz, to Bóg pragnie. On pragnie. I co on, powiedz mi, czego może pragnąć Bóg? Czego Bóg może pragnąć? Nie rozmawiamy w temacie potrzeby. Rozumiecie, o co chodzi z tym pragnieniem, bo to jest bardzo ważne. Pragnienie to nie jest zaspokojenie potrzeby. W ogóle to jest bardzo głęboka rzecz. On pragnie, czego pragnie? Być poznanym. Wiecie, co teraz trzeba zrobić, żeby się być poznanym? Trzeba stworzyć coś, kogoś, jakkolwiek to sobie nazwiemy, co cię pozna. Rozumiecie, dlaczego my jesteśmy? Jeśli byśmy mogli, jeśli mamy jakby mieć najbardziej ogólne zrozumienie zjawiska, nie? Stworzenie jest po to, aby poznać Boga. A więc stworzenie to jest skutek uboczny. To zewnętrzny przymus, aby zrealizować jego wewnętrzne pragnienie. Tak to działa. I dokładnie tak samo to działa u człowieka. Czyli rozumiesz? Ta istota, którą nazywamy sobie Bogiem, stworzyła stworzenie, bo musiała. My powstaliśmy, bo trzeba było nas stworzyć. Trzeba było. Jesteśmy elementem zewnętrznego przymusu. Wielu ludzi to boli. Znaczy ludzi, którzy mają problemy emocjonalne, to ich to boli, nie? To po co ja jestem? Muszę, żebyś go poznał. Jedyny cel. Człowieku, masz jedyny cel w życiu. Poznać Pana. Rozumiesz? Poznać Boga. Nie masz innego celu w ogóle. Dlatego jak się głosi Ewangelię, ewangeliści to muszą być zafiksowani na zrozumienie tej w ogóle tego elementu, że ci ludzie, wszyscy, którzy chodzą wokół, to czy chcą, czy nie chcą, jeden cel jest w ich życiu, poznać Boga. Oni mają poznać Boga, wiesz o co chodzi. Tylko ewangelista idzie i głosi po prostu. Co oni mają do roboty? Nic. Ewangelista nie idzie głosić po to, żeby kogoś uszczęśliwić, pomóc, coś tam zrobić. Co ty? Zostawcie to, kurczę, Zusowi. Niech Zus pomaga ludziom. Rozumiesz, o co chodzi? A ty idź głoś, bo oni mają Boga poznać. Ty masz im Boga przedstawić. Że oto Pan. Poznaj Pana. Wiesz, o co chodzi?
To jest dzieło ewangelisty. A więc Bóg, pragnąc być poznanym, czyli mając wewnętrzną wolę, to była jego wewnętrzna wola, stwarza wszechświat, czyli ma, czyli co? Dokonuje zewnętrznego przymusu. Musi stworzyć tych ludzi. Ludzie, przecież spójrzmy z bardzo prostej perspektywy. No nikt mi nie powie, że Bóg nie wiedział, że my się zbuntujemy. A tam my. No nikt mi nie powie, że Bóg nie wiedział, tworząc Lucyfera, że on się zbuntuje. Bo zanim nas stworzył, to stworzył Lucyfera. Co mi, że naiwny był? Może jakoś on się, o kurczę, może jakoś się ogarnie. No nie ogarnie. Przecież Bóg mówi normalnie, że się tak stanie. Słyszeliście dzisiaj słowo prorocze? Powiedziane w pewien specyficzny sposób. Nie wiem, czy zauważyliście, w jaki sposób dzisiaj było uwolnione słowo prorocze. Nieco inaczej było to słowo uwolnione. Nie wiem, czy Ewa jest świadoma tego, czy nie jest świadoma. Dzisiaj słowo było uwolnione na zasadach tak będzie lub tak nie będzie. Nie wiem, czy to zauważyliście. Tak będzie lub tak nie będzie. Czyli odniesiecie porażkę, jeżeli nie zrobicie tego, tego i tego. I ten rodzaj przekazu słowa jest najbardziej bolesny dla dusz. Nie ma bardziej bolesnego przekazu słowa. Podczas takiej takiego uwalniania słowa, wiesz, co możesz czuć? Że umierasz w środku. I wielu z was mogło czuć, że umiera w środku. I to była normalna reakcja na tego rodzaju słowo prorocze. Wiesz czemu? Bo została ci położona alternatywa. Oto kładę dziś przed tobą życie i śmierć. Wybierz życie, abyś żył. Rozumiesz? Oto kładę dziś przed tobą. Wybierz. I to jest bolesne dla duszy. Dlaczego? Bo dusza nie chciałaby wybrać. Dusza by chciała po prostu się położyć. Zobaczymy, dokąd popłynę z prądem. Z prądem tylko zdechłe ryby płyną. Rozumiem, o co chodzi? Żadna żywa ryba nie płynie z prądem. W twoim wnętrzu masz pragnienie, które ma w sobie potężną stwórczą siłę. Twoje pragnienia, choćby się wydawało, że najbardziej odrealnione, mają w sobie potężną siłę. Ania dzisiaj składała świadectwo z jakiegoś elementu swojego życia. Pragnienia mają siłę. Wiesz, co się dzieje, kiedy zaczynasz realizować swoje pragnienie, czyli tą wewnętrzną wolę? Nagina się dla ciebie życie. Życie ci się kłania. Ludzie tego nie łapią. Ludzie myślą, że muszą się przebić jakoś z tym. Człowieku, wystarczy, że zaczniesz realizować to, czego pragniesz, a życie musi zacząć się naginać do ciebie. Musi, bo to jest taki mechanizm. Tylko cholera, ludzie tego nie robią. Robią inne rzeczy właśnie. Dlatego diabeł tak cholernie opresjonuje to, aby chrześcijanie nie robili to, czego pragną, tylko to, co im się wydaje, że jest słuszne. To jest słuszne. No to jest słuszne w ogóle. Co to jest słuszne? Co to jest w ogóle za rzecz słuszna? Słuszna rzecz to jest jakaś. Wobec kogo ty odpowiadasz? Ty czegoś pragniesz. Ale ja pragnę takiej nieracjonalnej rzeczy. Ale tylko tam jest źródło siły. Wszystko inne będziesz robił o własnych pieprzonych siłach. A tylko pragnienie zrealizujesz o sile Bożej. Rozumiesz to? I możesz krzyczeć dzień i noc w innych językach, czy jakichkolwiek, żeby Pan pomagał ci realizować inne rzeczy niż twoje pragnienia. I figa z makiem. Przecież widzisz tak, jak to działa. Tylko tam jest siła. Na twoich pragnieniach. Tylko tam jest moc stwórcza. Tylko to jest słuszne, żeby robić to, czego pragnę. Realizować moją wewnętrzną wolę. To się, rozumiecie? Pod każdym względem. Ja powiedziałem wam, ja wyszedłem ze szpitala, ja pokutowałem nawet z takich rzeczy, że chciałem sobie kolczyki robić, a nie robiłem. Bóg mówi, jakim prawem nie robiłeś tego?
No co ty kurcze jesteś za mądruś, za mądruś? Ja ci włożyłem jakieś pragnienia, a ty do tego co dokręciłeś? Swoją religię ceroński? Chęć podobania się innym ludziom ceroński? Co ty dokręciłeś do tego? Od lat ci pukałem w głowę, zrób sobie tatuaż na twarzy, zrób, A ty co chodziłeś? Mówiłeś, nie, to nie zrobię, to jest chore, nie. Przecież chciałeś mieć obtatuowany pysk. Jak zobaczyłeś w ogóle Tysona, to aż podskoczyłeś, jak zobaczyłeś ten tatuaż u niego. No nie pamiętasz? A to są detale wam mówię, są bardzo drobne sprawy. Ale my jesteśmy zobowiązani do zrealizowania swoich pragnień. Bóg tylko z tego cię będzie rozliczał. Bóg ma wywalone na różne twoje ludzkie pomysły. Rozumiesz, o co chodzi? W kule! Bo tylko w obrębie swojej wewnętrznej woli może człowiek być szczęśliwy. I każdy ma inną tą wolę. Jeden na przykład będzie szczęśliwy mając dzieci, inny nie mając dzieci. Nic do tego komu? Czemu nie masz dzieci? Bo ja nie chcę mieć dzieci. A czemu ty masz dzieci? Bo ja kocham mieć dzieci. Taka jest moja wewnętrzna wola. Rozumiesz, o co chodzi? Po prostu. I teraz każdy musi zrozumieć, że tylko tam jest źródło mocy. Bóg nie udziela swojej mocy, tak to nazwijmy udziela, nie lubię tego słowa, ale tak go użyję go teraz. On nie udziela swojej mocy do nie swoich idei. Rozumiesz, o co chodzi? Chcesz mieć w domu sprzęty elektryczne, to se załóż prąd, a nie czerp od sąsiada. Nie możesz przyjść do sąsiada, powiedzieć, przepraszam sąsiedzie, jestem pusty w ryj, ale w ogóle chciałbym sobie Netflix założyć, ukradłem telewizor, dałbyś mi prąd i w ogóle będę szczęśliwy. No sąsiad powie, ty gnoju, wyjdź stąd, bo cię wyniosę. Jakim prawem? Załóż sobie prąd. Chcesz korzystać ze swojego telewizora? Załóż sobie prąd. Ludzie myślą, że Bóg będzie, kurczę, rozumiesz, zasilał inne rzeczy niż ich pragnienia. W imię czego? On powiedział, swojego prądu nie dam nikomu. W przetłumaczeniu na ludzki. To jest, to, rozumiecie, jak to działa? To tak działa. Mówi, jestem Bogiem zazdrosnym. Ludzie tego nie rozumieją, co to jest, jestem Bogiem zazdrosnym. To chodzi o to, że on mówi, to są moje rzeczy do moich celów. Czego ty chcesz? Pożyczyć ode mnie moc na realizację czegoś innego, niż włożyłem w twoje serce przed założeniem świata? Rozumiesz? Bo ja jestem poetą, ale mi wmówili, że nie mogę być poetą, bo jak będę poetą, to ja zdechnę z głodu. Przecież kupa ludzi tak ma. Wmówiono im, ty nie możesz być poetą. Ty nie możesz żyć z poezji, ty nie możesz żyć z malarstwa, ty nie możesz żyć z takich rzeczy. Ty nie możesz tego żyć, bo zdechniesz z głodu. No taki człowiek potem idzie na studia, idzie poeta idzie na studia. Rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem, na co ten poeta idzie. Na marketing i zarządzanie idzie poeta. Wiesz, o co mi chodzi? No i potem on kuje, ciśnie. Wiesz, o co chodzi? Ciśnie. W ogóle wiesz, ciśnie. Wraca po studiach, wszystko jest tego, idzie, w ogóle zażyna się, po 15 godzin idzie do firmy, dochrapał się, proszę ciebie, jakiegoś dyrektora w korpo, rozumiesz, o co chodzi? Mówi, wiesz, o co chodzi? To w ogóle cały czas jest poeta. Rozumiesz, on gówno wie o marketingu i zarządzaniu, on po prostu o własnych siłach skończył studia, o własnych siłach tam dolazł i wiecie, co teraz się stanie? Jak on będzie męczył ludzi, to się w pale nie mieści. Do 30 będzie alkoholikiem. Będzie musiał chlać, żeby zachlać te pieprzone korpo, gdzie nie powinien w ogóle być. A teraz ma 500 ludzi pod sobą. Tak, zarabia 150 tysięcy miesięcznie, rozumiesz? Akurat mu starczy na to, żeby się zachlać. Bo on będzie cierpiał do końca życia, bo to jest poeta.
I w pewnym momencie facet stoi, ma wszystko, wiesz o co chodzi, a serce mu krwawi. Bo on by wolał chodzić, kurczę, w sandałach, rozumiesz o co chodzi, sobie, tak? I w ogóle pisać wiersze. I wtedy osiągnąłby sukces. Rozumiesz? Ale dał się zwieść. A więc, kiedy odnajdujemy już swoją wewnętrzną wolę, to teraz musimy zrozumieć, że jest to moment, kiedy musimy podjąć decyzję, aby zrobić wszystko, aby ją zrealizować. I być może tutaj będziesz musiał na różnych odcinkach życia robić rzeczy, które nie są bezpośrednio związane z realizacją tego pragnienia. Rozumiesz? I to będzie wewnętrzny przymus. To trzeba zrobić. Trzeba zrobić. To trzeba ponieść 9 miesięcy ciąży i bóle porodowe, żeby urodzić dziecko. To trzeba zrobić. Co teraz robię? Zgadzam się na ten wewnętrzny, na ten zewnętrzny przymus. Zgadzam się. I tu się kłania takie rzeczy jak na przykład cierpienie. Prawda? Ono jest wpasowane w tą realizację. Przecież Chrystus cierpiał. Dlaczego Chrystus cierpiał w ogóle? Jaki cel Jego śmierci? No przecież celem śmierci jest zmartwychwstanie, na litość boską, ludzie. Przecież śmierć sama w sobie, ona nie posiada, rozumiecie, mocy stwórczej. Przecież moc jest w zmartwychwstaniu, a nie w śmierci Jezusa. W zmartwychwstaniu. Kto uwierzy w sercu swoim, że Chrystus wstał z martwych. Tak jest napisane? A nie umarł na krzyżu, zauważyliście? Chrystus wstał z martwych. To w zmartwychwstaniu jest moc. Dlatego ja już o tym kiedyś głosiłem, że w centrum chrześcijaństwa nie jest śmierć Jezusa, nie jest krzyż. Tam nie ma krzyża w środku, tam jest pusty grób. Jeśli już Kościół katolicki zamierzał zrobić wielkie telarum z tym jakimś symbolem, to rzeczywiście z perspektywy proroczej w centrum chrześcijaństwa powinniśmy mieć pustą kryptę. Zamiast krzyży powinniśmy mieć krypty odkryte. I to jest całkiem dobry pomysł na biznes, jakbyście chcieli zrobić. Jedni robią krzyże, wy odlewajcie, na przykład sobie róbcie odkryte krypty i sprzedajesz, normalnie wychodzisz, łańcuszki. Co to jest? To symbol chrześcijaństwa jest. Jak to? No to jest chyba Chrystus zmartwychwstał. Na Wielkanoc, zamiast krzyża, otwarty grób, bo to przynajmniej jest zgodne teologicznie. To nam się cholera składa przynajmniej do kupy. I jak już prorokować, to nie krzyżem, tylko pustym grobem. Rozumiesz? Bo tam jest moc. Rozumiesz? A krzyż to jest symbol śmierci. Symbol śmierci, tak jak krzesło elektryczne. No tutaj pusty grób. Jednak dlatego bardzo ważną sprawą w tym idąc dalej jest to, aby zewnętrzny przymus nie przerósł wewnętrznej woli. Bo teraz już wiemy, że musimy zrobić wszystko, aby osiągnąć to wewnętrzne pragnienie, tak? I teraz znowu może przyjść diabeł i powiedzieć, to teraz to się musisz zarżnąć, bo zanim ty zrealizujesz swoje, to ty tutaj musisz całą infrastrukturę znowu zbudować przy tym. I na przykład, ja pomagam, jakie to są myki. Jest na przykład nauczyciel, powiedzmy. Jest jakiś nauczyciel, człowiek, który rzeczywiście jest pasjonatem nauczania. Pasjonatem nauczania, kończy studia, chce nauczać, idzie do szkoły, a że jest bardzo dobrym nauczycielem, to po 3-4 latach bierze go ciało pedagogiczne i mówi w ogóle: pani Krysiu, jest pani genialną po prostu polonistką, chcielibyśmy, żeby pani była dyrektorem szkoły. I pani Krysia sobie myśli, no to będę jeszcze lepszą polonistką. Tyle, będziesz polonistką. Będziesz administratorką teraz. Zabijesz swoje nauczanie, zabijesz swoją pasję, nie będziesz polonistką, będziesz siedziała i będziesz liczyła
z panem Jankiem, kurczę, zaopatrzenia, ile trzeba farby na ściany, ile trzeba tego, jak odnowić to, będziesz żebrała, kurczę, rozumiesz, u wojewody, żeby dał ci szmal na nową siatkę do grania. Zabiłaś swoją wewnętrzną wolę swoim zewnętrznym przymusem, panie Krysiu. Zabiłaś. Trzeba się przyglądać temu. Często wchodzisz w jakiś system, tak, będę teraz pracował na to, żeby realizować wewnętrzne pragnienie, mija rok, drugi, trzeci, piąty, dziesiąty, piętnasty, a ty cały czas jedziesz. Stałeś się koniem roboczym. Zaczyna umierać w tobie wewnętrzna wola. Rozumiecie, jak to trzeba równoważyć, na to trzeba się przyglądać. Jednego nie zaniedbywać i drugiego nie zaniedbywać. Pamiętaj, rób wszystko tylko po to, aby realizować swoje wewnętrzne pragnienie. Przyjdź do Boga i ci powiedz, Boże, pomóż mi robić w życiu wszystko jak najlepiej, ale tylko po to, aby realizować swoje wewnętrzne pragnienie. Nie z innego powodu. Nie interesuje mnie żadne rozwinięcie tego zewnętrznego przymusu dla zewnętrznego przymusu. Rozumiesz? Ja na przykład, wiecie po co ja głoszę? W ogóle to jest zewnętrzny przymus, że ja to robię. Ja jestem teraz przymuszony, żeby do was głosić. Ja jestem do tego przymuszony. Co mnie do tego przymusza? Moje wewnętrzne pragnienie waszego wzrostu. Ja nie mam potrzeby do was głosić. Jak byłem kiedyś jeszcze człowiekiem chorym na głowę, to ja z tego czerpałem satysfakcję. Stałem, rozumiesz, o co chodzi? A oni patrzyli na mnie, wiesz, o co chodzi. Ja naprawdę, ja czerpałem satysfakcję z tego, że się na ludzi ręce kładzie. Ja człowieku mało się nie posrałem, jak pierwszy człowiek pod moimi rękami na ziemię upadł. Człowieku, ja o tym śniłem. Rozumiesz, o co chodzi? Jak zboczeniec jakiś, kurczę. Żeby istniał duchowy onanizm, ten to robił pod tą wizję, kurczę, rozumiesz? No tak, bo to jest chore. I takich chorych ludzi jest pełno dzisiaj. Chorych zboczeńców religijnych, których to kręci. Kręci jak mówią, kręci jak głoszą, kręci jak słuchają go, kręci jak padają pod mocą, jak tam się robi różne rzeczy. Wiesz, o co chodzi, człowieku? Mnie kręciło. Przeczytałem książkę Kenneta Hagena. Człowiek, on dmucha, podmuchuje. Upadł ktoś na imię, ale mówię, petarda! Rozumiesz? Tak jakby, kurczę, słoniowi wsadził w dupę kanarka, że mu trąbu wyleciał, człowieku, rozumiesz? Wieczna atra, kurczę, rozumiesz? Chore, bo nie po to się głosi, aby głosić. To zewnętrzny przymus. Okej? Tu chodzi o rozwój człowieka, a nie żeby se pogłosić, żeby poewangelizować, żeby pouzdrawiać człowieku. Dopóki człowiek ma satysfakcję z tych rzeczy, rozumiesz? To w ogóle jest choroba, że się wylecić z tego. Bo tutaj ten zewnętrzny przymus, on przerasta wewnętrzne pragnienie. Człowiek zapomniał. Kiedyś przyszedł taki gość do Kenneta Hagena i mówi do niego, połóż na mnie ręce, też chcę mieć dary uzdrawiania. A Hagen się pyta, po co? A on mówi, no jak to po co? No żebym uzdrawiał chorych. A Hagen pyta, ale chodzisz po szpitalach? Chodzisz do ludzi? Modlisz się o nich? Nie, no czekam na dary. Hagen mówi, ty się nie nadajesz do tego. Czy ty nie uzdrawiasz chorych? Jak ty nie uzdrawiasz chorych, to dlaczego ty chcesz, żebym ja na ciebie położył ręce i turbo doładowanie, żeby na ciebie spłynęło? Dlaczego? Jak ty nie jeździsz na tym silniku normalnie na 3000 obrotów, to czemu chcesz na 6000 jeździć? Ty jesteś chory? Nie będę się o ciebie modlił. Bracie Hagen, nie możesz. Wszystko mogę w tym, który mnie umacnia. Mogę się o ciebie nie modlić. A mogę ci nie udzielić. Dlaczego mam ci udzielić? Albo co? Rozumiesz? Czy ty nie uzdrawiasz chorych? Czyli co? Nie interesuje cię zdrowie człowieka. Interesuje cię, uważaj, uzdrowienie człowieka. A to jest ogromna różnica, ludzie. Ogromna różnica. I my, ludzie ruchu przebudzeniowego, powinniśmy o tym doskonale wiedzieć, że to jest ogromna różnica.
Nie uzdrawiamy, żeby uzdrawiać. Uzdrawiamy, żeby ludzie byli zdrowi. Nie głosimy, żeby głosić. Głosimy po to, żeby się ludzie nawracali. To musi być nasz cel, żeby do piekła nie poszedł gostek. Jakiś tam, kurczę, rozumiesz, ledwo chodzący pijaczek, proszę ciebie, a naszym celem ma być, żeby on do piekła nie poszedł. Musimy na niego spojrzeć i powiedzieć, Boże, żeby on nie poszedł do piekła jeszcze w tym stanie? Człowieku, przecież teraz umrze, to kac, wieczny kac. Pomyślałeś o tym? Że alkoholik umiera, wieczny kac tam jest. Już koniec, człowieku. Weź teraz, dwa dni kaca, to jest katorga. A wieczność? Na kacu? A znając piekło, kurczę, człowieku, to jeszcze czujesz cały czas alkohol, bo to idzie, ja sobie kiedyś to wyobraziłem, mówię, jaka jazda. Że tam narkoman będzie chodził, kurczę, człowieku, rozumiesz, strzykawki będą leżały na ziemi, a on nie będzie mógł podnieść strzykawki z heroiną, rozumiesz, o co chodzi? Bo ile razy się schyli, to kurczę, rozumiesz, ona mu zniknie. Podniesie się, ona się pojawi, rozumiesz, co to jest? Wieczność na głodzie? Ktoś mówi, o, tam jest inaczej. Nie, właśnie jest tak. Tak będzie właśnie. Jak nie zobaczysz tego pijaczka z perspektywy w ogóle, wow, cholera, ten facet jak pójdzie do piekła, to jest kicha po całości. Idę mu głosić z tej perspektywy, nie dlatego, że ja idę głosić komuś, bo ja mu pogłosić muszę. No pogłosić, no, człowieku. Tyle filmów ładnych na Netflixie. No tak. Dlatego mówię, nie może zewnętrzny przymus, a do tego musimy zakwalifikować te rzeczy, o których mówię, przerosnąć wewnętrznej woli. Prawda? Rozumiecie? Dlatego sprawdź, czy to, co robisz i czym się interesujesz, to droga do osiągnięcia celu, którego jesteś pasjonatem. W ogóle zobacz, czego jesteś pasjonatem i przyglądaj się na drogi. Rozumiesz, o co chodzi? Chciej robić tylko to, co zrealizuje twoje pasje. I patrz, aby to, co robisz, tak, nigdy nie przerosło tej pasji. Żebyś nie stał się w ogóle człowiekiem zewnętrznego przymusu, żebyś się do tego nie przyzwyczaił. Jeżeli dostrzeżesz, że różne twoje działania nie są drogą do tego celu, to porzuć je. W ogóle porzucaj wszystkie drogi, które nie prowadzą do celu zrealizowania wewnętrznej woli. Rozumiesz to? Bo po co to robić? No po co to robić? Rozumiesz? Ile ludzi idzie na studia, w ogóle na studia, które nie są związane z ich pragnieniem? Na studia idą, no, na studia, no bo trzeba mieć studia. No, ale po co ci te studia? Po co ci ta rzecz? Będzie mi łatwiej. W czym? W czym ci będzie łatwiej? W zapętleniu swojego życia? Rozumiesz? Ostatnio byłem na komorze i dzwoniłem, musiałem iść do okulisty, bo okazało się, że coś mi się tam porobiło z oczami, więc dobra, muszę iść do okulisty. Ale dzwonię, żeby do okulisty. I dodzwoniłem się do jednej okulistki takiej. Ta okulistka, ona od razu na mnie zaczęła krzyczeć, warczeć. W ogóle okazało się, że w ogóle potem w opisie w internecie było napisane, że ona miała tam jeden czy jeden punktów w ogóle. Wszyscy mówili, wszędzie tylko nie do niej. Tam facet jeden opisywał, że on do niej podszedł i powiedział, wie pani, ale po prostu byłem ostatnio u pani i tam dalej mnie bolą oczy. Ona wie, co tu mi chodzi? Czy to pana oczy? Rozumiesz, okulistkę? Ta kobieta na pewno nie miała pragnienia bycia okulistą. To jakaś psychopatka. Psychopatka. Ja mówię, dobrze, że nie poszedłem, mnie wyjęła oko. Wiesz, o co mi chodzi? Idziesz do okulistki, wyjęła ci oko długopisem, człowieku, i by powiedziała na przykład do ciebie, ale to się goń. To jest, co chcesz ode mnie? Jakaś chora kobieta. Na pewno to nie był pasjonat okulistyki. Czemu ona skończyła te studia? Dlaczego ona to zrobiła? Rozumiesz, ja nie wiem. Może ona chciała być treserem lwów. Na przykład pomyliła się z powołaniem, chciała tresować lwy. Na przykład, rozumiesz, o co chodzi? Nie wiem.
Bierz przykład z Boga. To największy przedsiębiorca, a jego firmą jest wszechświat. To z niego bierz przykład. Zobacz, jaki to jest przedsiębiorca. Gdy podejmiesz w ogóle jakąś pracę, to nie dlatego, że akurat taka była dostępna albo bo ci ją, nie wiem, zaproponowano. W ogóle nie rób takich rzeczy w życiu. Podejmij ją tylko z takiego powodu, że za jej pomocą osiągniesz zrealizowanie wewnętrznej woli. Rozumiesz? A nie mów, to praca, to pójdę do pracy. Nie. Idę do tej pracy, ponieważ pracując w tej pracy odłożę sobie określone pieniądze w określonym okresie czasu i będę mógł zacząć realizować swoje wewnętrzne pragnienie. Inaczej nie pójdę do tej pracy. Bo jak pójdę do tej pracy tylko i wyłącznie dlatego, tak, żeby iść do pracy, to jest strzał w kolano. Ona musi być jasno podłączona do twojego pragnienia. Ona nie musi być twoim pragnieniem. Wiesz, o co chodzi? Można wykładać kostkę brukową, tak, na ziemi, ale to ma mieć za cel zrealizowanie pragnienia wewnętrznego, tej wewnętrznej woli. To ma mieć za cel. To może jakiś element musi być, tak? Jakiś element układanki. Ostatnio mi ktoś opowiadał, że dostał w spadku pewien biznes, ale on nie chciał ten człowiek tego biznesu robić. I ten człowiek mi opowiadał, że on objął ten biznes, zaczął działać, tak? A to było dla niego bardzo ciężkie, bardzo trudne, bo on został przymuszony do zrobienia rzeczy, które nie prowadziły do realizacji jego pragnień. Ktoś patrzył, to powinien się cieszyć, że dostał biznes. No nie zawsze. Nie zawsze tak jest, że się z tego cieszysz. Właśnie jeżeli wiesz, że to cię nie prowadzi do realizacji twoich pragnień, to się z tego nie cieszysz. To jest ciężkie. Nawet jeśli umiesz różne rzeczy robić, na przykład różne rzeczy umiem robić, ale to, że umiesz coś robić, to nie oznacza, rozumiesz, że to prowadzi ciebie do celu realizowania twojej wewnętrznej woli. Jeżeli będziesz oczekiwał, aby tylko na przykład pracować, a nie żeby doprowadziło cię to do realizacji twojej wewnętrznej woli, to popadniesz w przeciętność i brak spełnienia, a to doprowadzi cię do śmierci za życia. Rozumiesz? Śmierć za życia. I potem chodzi taki człowiek wypalony, wypalony człowiek. Rozumiesz? Wypalony człowiek, dla którego już rzeczy przestają mieć sens. Mówi się o tak zwanych kryzysach wieku średniego, o jakichś takich różnych rzeczach. Masa takich sytuacji jest związana z tym, że ludzie nie poszli za swoim pragnieniem. Bo jak realizujesz swoje pragnienie, to nie masz kryzysu wieku średniego. Rozkręcasz się właśnie wtedy. Nabrałeś doświadczenia, nabrałeś, kurczę, umiejętności, znajomości. Lecisz z tym tematem. Czasami bywa tak, że człowiek awansuje w swojej pracy i zaczyna myśleć, że to jest wielkie Boże błogosławieństwo, ale okazuje się, że ten awans zaczyna oddalać go od realizacji pragnienia. Na to trzeba patrzeć. Diabeł będzie robił różne ruchy, żeby cię odsunąć od zrealizowania w ogóle tej wewnętrznej woli, tego wewnętrznego pragnienia. Różne ruchy będzie robił. Ostatnio oglądałem taki program o facecie, który robi pizzę. Robi pizzę i zawsze chciał robić pizzę. Spojrzałem, w ogóle taki był mi bliski jego wizerunek, taki był nawet trochę podobny, tylko że miał włosy siwe.
moim wieku, mniej więcej, facet, siwa bródka, też miał takie kolczyki porobione w ogóle. I tak się przyglądałem w ogóle, jakie miał tatuaże, nie? Słuchajcie, facet był obtatuowany w pizzach, w warzywach, w bananach. Ja mówię, nie wierzę. Aż się zacząłem, mówię, zatrzymywałem, mówię, gość ma wytatuowanego buraka. Normalny, czerwony burak, taki na ręku, człowieku. Nie tam jakieś trybale, takie jakieś, facet se przywalił buraka. Czerwone, zielone liście, tu banan, tam kawałek pizzy, co się uśmiecha. Ja mówię, i to jest fanatyk. Ten facet jest sfokusowany na robienie pizzy. I w ogóle on robił różne rzeczy w życiu. On opowiada swoje życie. Mówi, byłem woźnym w szkole, robiłem to, robiłem tamto. Przez cały czas myśląc o tym, że założę pizzernię. I założył pizzernię. Wywaloną w powietrze totalnie. Zupełnie w ogóle zaczął robić pizzę w ogóle w Neapolu, których nikt nie robił. Rozumiecie, o co chodzi? Inne, wiecie, w centrum robienia pizzy, światowe centrum pizzy. On tam zaczął robić pizzę, których nikt nie robił. Połamał tradycję. Połamał tradycję. I stał się w ogóle człowiekiem, o którym zaczęły pisać gazety na całym świecie. Zapraszać go zaczęły programy różne. Wiecie, o co chodzi? On mówi, poszedłem za pragnieniem. Za pragnieniem. I kiedy mój syn przyszedł do mnie i powiedział, tato, nie chcę iść na studia, chcę robić pizzę. Powiedziałem, nie chodź na studia. Rób pizzę. Rozumiesz? Facet zrobił wszystko, żeby robić pizzę. Wszystko zrobił. Wszystko zrobił. To był zewnętrzny przymus. Te bycie tym, te bycie tamtym. Rozumiesz, o co chodzi? Robienie tego, robienie tamtego przez lata. Ale wszystko to doprowadziło do tego miejsca. Dzisiaj facet ma jedną z najlepszych pizzerni na świecie. Nie? Pamiętaj. Jednym z głównych kluczy do sukcesu jest koncentracja. Musisz być skoncentrowany na wewnętrznej woli. Musisz być skoncentrowany na pragnieniu, na tym, czego chcesz. Nie patrz na to, że ktoś ci będzie chciał to zabrać, wydłubać, że będą przychodzili nawet bracia i siostry, będą do ciebie mówili, bądź racjonalistą, ty w ogóle bądź, myśl logicznie. Myśl, chodzi o to, żebyś miał co do garka włożyć. Chodzi o to, żebyś miał to czy tamto. Nie pozwól sobie mówić, jak ma wyglądać twój sukces? Nie pozwól sobie zabrać twoich pragnień. Nie pozwól sobie podeptać przeciętności twojego życia. Nie pozwól sobie, żeby jakieś pieprzone przeciętności przyszły do twojego życia i sprowadziły cię do parteru. I żebyś tak przeżył swoje życie. Bo co? Bo kto ty jesteś? Ty jesteś syn i córka Boga. Z jego gabarytem w środku. Masz pragnienie i teraz zrób wszystko, żeby je osiągnąć. Bądź cierpliwy, bądź pracowity. Nie rzucaj się, kurczę, tak jak powiedziałem i ta inna grupa chrześcijan. Ja nie będę się tym zajmował, bo to nie jest moje powołanie. Zrób wszystko, żeby zrealizować swoje powołanie. Zrób wszystko, żeby zrealizować swoje pragnienia. Idź być może do najcięższej pracy, jeżeli to będzie potrzebne. Bądź sumienny, uczciwy i rzetelny w tej pracy. Ale co? Będąc skupionym na swojej wewnętrznej woli. Czyli robię to, czego nie chcę, abym mógł w konsekwencji robić to, czego chcę. Rozumiesz? Czyli żaden wstyd, żeby robić to, czego się nie chce. Byle być sfokusowanym na tym, czego się chce. Tak? W ten sposób, wkładając całą swoją siłę w robienie to, czego nie chcę, aby móc osiągnąć to, czego chcę. A nie wielu właśnie, to ta grupa często po łebkach, chodzi do pracy, bo ja jestem taki i teraz byle jakoś produkuję, no nie? To tak naprawdę nie zależy ci, człowieku, na zrealizowaniu wewnętrznej woli. Masz to w nosie. Chcesz po prostu coś odwalić. Jesteś dyziomarzyciel, wiecie, o co chodzi. Nie chcę pracować, ale chciałbym, żeby się zdarzyło.
Rozumiesz? Szok. Podsumowanie. Po pierwsze, nie czekaj, aż Bóg ześle ci pracę marzeń. Skup się na celu i użyj każdej sposobności, aby go osiągnąć. Nie czekaj na jakąś pracę marzeń. Spójrz w siebie, jakie masz pragnienia. Określ je jasno przed sobą i przed Bogiem. A jak potrzebny ci jakiś człowiek, to weź swojego przyjaciela i powiedz: słuchaj, chcę się podzielić z tobą moim pragnieniem i chcę zawrzeć z tobą umowę modlitwy zgody. Chcę, żebyś ze mną się modlił w zgodzie, że zrealizuję to pragnienie i będę też przed tobą zdawał raporty z tego, jak idę do przodu. Weź sobie partnera do swojego sukcesu. Weź sobie partnera do swojego sukcesu. Trzymaj się z nim ramię w ramię w modlitwie i zdawaj mu relacje, żebyś miał przed kim, tak, raportować, bo to jest ważne, móc przed kimś raportować. Dając mu możliwość, żeby cię rozliczał, żeby mógł do ciebie zadzwonić i zapytać: słuchaj, jak tam twój sukces? Jak się tam mają twoje realizowane pragnienia? Co tam u ciebie? Daj człowiekowi taką władzę do swojego życia. To tylko w ogóle będzie dla ciebie pozytywne. Po drugie, każdego dnia obserwuj, czy to, co robisz, przybliża cię do realizacji twoich pragnień. W modlitwach szukaj sposobów, aby wszystkim, co możliwe, zbliżać się do życiowego sukcesu. Czyli co? Weryfikuj siebie, czy nie robisz pustych przebiegów. Czy nie idziesz ze skwaszoną miną do pracy, no dzisiaj znowu ta praca. Ta praca jest po coś. Ta praca jest drogą do osiągnięcia celu. Będę tą pracę wykonywał jak? Jak dla Pana. Czemu? Bo idę po Pański cel. Nikt ci nie każe w tej pracy pracować całe życie, ale każe ci pracować jak dla Pana. Nie musisz tam całe życie pracować, ale jak dla Pana. Bo co? Bo idziesz osiągnąć Pański cel. I weryfikuj to, przyglądaj się temu. Zobaczysz, jak będzie każdy dzień inaczej wyglądał. Nie będzie pełen marazmu, muszę zejść do pracy. Wiesz, o co chodzi. Albo się pojawi jakieś wyzwanie, ktoś ci przyjdzie, złoży propozycję i na przykład powie: wiesz co, słuchaj, jest i praca, można dodatkowo zarobić. Weź, już jestem zajechany tak w tamtej pracy. Dzisiaj ludzie są śmieszni. Kurczę, dzisiaj ludzie wstają rano i są smutni, bo nie mają iPhone'a najnowszej generacji. Dzisiaj jest taki popieprzony czas. Jest mi przykro, naprawdę jest mi bardzo przykro, że nie mam takiego iPhone'a. Nie. Do psychologa pójdę. I on naprawdę pójdzie do psychologa i będzie płacił 250 zł za 45 minut, rozumiesz? Przez 3 miesiące. Rozumiesz, by sobie kupił tego iPhone'a, nie? Ale zapłaci psychologowi, żeby się wypłakał, bo on cierpi dzisiaj. Ludzie są mięcy jak gówno krasnala. Rozumiesz, mnie ich kurczę ulepić, kurczę i postawić. Mój dziadek, człowiek, który jak znam życie, nie znał Pana Jezusa, ale miał kurczę, rozumiesz, jaja jak kule bilardowe. Antoni. U nas był... Jedna piekarnia była, sklep taki GS-owski. Jak był chleb, który był za kalcem, dziadek był człowiekiem sprawiedliwym po ludzku. Więc była jedna piekarnia, podległa pod miasto. Nad miastem był pan naczelnik, który trzymał to wszystko w swojej garści. Dziadek szedł, normalnie kupował chleb, wracał do domu, kroił i była weryfikacja, bo tam często były zakalce. Czy jest zakalec? Jak był zakalec, to lepił takie pierdółki z tego, takie ludziki, no nie? I wiecie, gdzie niósł? Do naczelnika, do urzędu. I wiedzieli, że jak Kamiński idzie, on miał okulary 14 diop, rozumiesz, o co chodzi, ale on szedł z tym, no nie jemu z drogi schodzili. Kamiński przyszedł i mówi do naczelnika: zobacz, co robisz? To był mój dziadek. Rozumiesz? Ostatni raz! Mówi. Był taki człowiek, on wprowadzał swoją sprawiedliwość w tym mieście. Igłę miał taką, słuchajcie, jak baby w kolejce plotkowały, to je w dupę ku igłą. Co mówi, gadasz? Ja miałem takiego dziadka, jak Bóg na niebie, no. Człowieku, rocznik 2014.
Antoni. No. Dużo mnie nauczył. I po trzecie, pamiętaj, wysokie stanowisko i szacunek ludzi wcale nie musi oznaczać, że jest to droga do zrealizowania twoich życiowych celi. Czy celów, nie wiem. Rób tylko to, co służy realizacji twoich pragnień. To, że ktoś cię wywinduje, że będziesz dyrektorem, będziesz takim, srakim, owakim, nieważne. To może być diabelski myk. Diabeł jak nie może cię poniżej, to cię wywyższy. Ja się przyglądam na takie działania tak zwanych, no, naszych braci w Chrystusie i sióstr, tak zwanych sług Bożych, bo oni jeszcze nie wiedzą, że oni nie służą Bogu. Oni są dziećmi Bożymi, ale oni nie służą Bogu. Oni służą własnemu brzuchowi. Oni jeszcze tego nie rozumieją, że to jest służba własnemu brzuchowi, nie? I to są ludzie, którzy nie załapali takiego myku. Myślą, że w ogóle diabeł to tylko poniża kogoś. Naprawdę. Diabeł to jest intelekt czysty. On patrzy, tego można poniżyć, to go wdeprze w ziemię, no nie? Ale jak jest ktoś, kogo nie można poniżyć, bo nie każdego można poniżyć, to nie znaczy, że ktoś, że każdy człowiek to jest poniżony. Nie. Są ludzie, którzy bardzo łatwo, oni się nie dadzą nigdy poniżyć nikomu, no nie? Ale dadzą się wywyższyć. A diabłu nie zależy, że kogoś poniży czy wywyższy. Bo Słowo Boże mówi, droga pańska ma być równa. Każdy dół podniesiony, każda góra obniżona. Rozumiecie? W drodze pańskiej jest równo. Ale są w ogóle tak zwani słudzy Boży, którzy dali się wywyższyć i mówią, Pan ze mną jest, bo jestem wywyższony, bo to... Ja mówię, ale weź! A kto ci w ogóle to powiedział? Co ty robisz? Przyglądaj się, czy wywyższenie życiowe, zawodowe, różne, tak, służy realizacji twojej wewnętrznej woli. Czy nie jest przypadkiem mykiem do tego, żeby cię odsunąć od realizacji tej woli? Jak jesteś wysoko, masz dużo szmalu, wiesz o co chodzi? Tak? Możesz zapomnieć, czego pragnąłeś. I cię przypomni na starość. Rozumiesz? Cię przypomni, kurczę, wow. I potem ja czytam potem, na przykład dzisiaj patrzę, są tacy aktorzy, Hopkins czy inni, którzy w ogóle, wiecie, ma 80 czy tam ileś lat i on w ogóle zaczyna na mediach społecznościowych, taki człowiek, tak, opowiadać o tym, tak, ile w życiu nie zrobił. A co chciał zrobić? Tacy ludzie zaczynają opowiadać o tym. I to się często przebywa między słowami, że gdzieś w tym życiu rozminęli się ze swoim pragnieniem, czyli z czym mamy do czynienia? Z ludźmi, którzy cierpią. I cierpieli przez całe życie. Tak jak ten, kurczę, aktor, ten, co depresję miał, jak on się nazywał? Robin Williams. Facet w Kurczę Człowieku wreszcie się popełnił samobójstwo, bo on coś robił. Tylko co innego niż chciał. I mówi, ale on był w tym dobry. Ja jestem dobry w masie różnych rzeczy. W masie różnych rzeczy, ale wybrałem to, co wybrałem, bo tego pragnę. Ja realizuję dzisiaj swoje pragnienia. Moja korona, ja sobie tkam moją koronę w niebie. Ustawiam ją sobie, nie? Ja sobie tam w ogóle przybijam różnego rodzaju drogie kamienie z ludzi, których w ogóle przyprowadziłem do Jezusa, których wyprowadziłem na sługi Boże. To są moje drogie kamienie na koronie. Ja robię to, czego pragnę. A nie daj Boże, żebym robił to, czego nie pragnę. Czy ja się umiem zajmować sprawami biznesowymi? Umiem, ale ja tego nie będę robił. To może posłużyć mi do realizacji tych celów. Ale ja się nie zajmę tymi rzeczami na przykład, bo to nie jest moje pragnienie. Czyjeś będzie i ktoś winien skupić się na tym, żeby rozwijać w ogóle sprawę biznesową, tak? I powinien iść w to na maksa, bo to jest jego pragnienie, tak? I teraz zrobić powinien wszystko, żeby być super biznesmenem. Nawet gdyby przez jakieś okresy czasu musiał ciężko pracować i dochodzić do tego miejsca, tak? Dlaczego chciałem wam o tym powiedzieć? Ja miałem to głosić na konferencji. Ale ponieważ na konferencji nie głoszę, bo zrezygnowaliśmy z mojego głoszenia na konferencji, nie będę głosił.
Dlatego, że doszliśmy do wniosku, że o wiele bardziej ludziom potrzebne na konferencji niż moje głoszenie jest zrobienie czasu, kiedy będą mogli ze sobą razem stać, jeść kurczę obiad i rozmawiać. Więc oddałem moje głoszenie, powiedziałem do Michała, tylko ty będziesz głosił na konferencji, ja nie będę głosił. Niech w czasie, kiedy ja miałem głosić, ludzie sobie siedzą razem i rozmawiają, bo to jest ważniejsze dla naszego zespołu niż moje głoszenie. Ale dlatego dzisiaj wam o tym powiedziałem, żebyście rozumieli, w którą stronę my się poruszamy, jeżeli chodzi o realizację sukcesu życiowego. To tak mamy działać. I tych rzeczy musicie u siebie szukać. I bardzo was proszę, jeżeli będziecie mieli jakiekolwiek dylematy z tym związane, rozmawiajcie ze mną, rozmawiajcie też z liderami. Z każdego z nas trzeba wyciągnąć jego pragnienia. Człowiek musi te pragnienia odnowić w sobie. Być może musisz na nowo zawrzeć związek małżeński z tymi pragnieniami. Może je gdzieś pochowałeś, może gdzieś się zgorszyłeś w ogóle życiem swoim, że ci nie wyszły różne rzeczy. Może zestarzałeś się gdzieś w tym wszystkim, może gdzieś złamało cię coś, może gdzieś cię diabeł złamał w życiu w tym, może cię złamał. Rozumiesz? To bydle jest, no kurczę. Ale to dalej w tobie tli się, rozumiesz? Masz ten ogień, to ten ogień, tego ognia szukasz, tego ognia. To od tego ognia całe życie ci się będzie podpalać. Od tego ognia. A resztę trzeba dokręcać do tego ognia, żeby on płonął. Do tego ognia dokręcamy. Rozumiecie? Więc rozmawiajcie o tym ze mną, rozmawiajcie z liderami, bo w tą stronę, jak będziemy się poruszać, będziemy osiągać realne sukcesy. Rozumiecie? Nie jakieś kurcze połowiczne, nie jakieś słabe. I to w każdej dziedzinie zawodowej, służby czy tam innych rzeczy. Wiecie? Wstańmy proszę. Ojcze, ja modlę się o każdego z nas, aby to słowo przenikało naszego ducha, duszę i ciało. Aby przenikało, Ojcze, kości i szpik, abyśmy byli ludźmi, którzy wyciągną z tego słowa maksymalną potęgę. Ojcze, ja dziękuję Tobie, że w każdym z nas zgrupowałeś pragnienia, które włożyłeś przed założeniem świata i jako wewnętrzna wola one w nas płoną ogniem. Ojcze, dziękuję Tobie za to, że dałeś nam też mądrość i wytrwałość do tego, abyśmy ten zewnętrzny przymus organizowali w życiu tak, aby osiągnąć nasz sukces. Ojcze, ja modlę się o każdego człowieka dzisiaj, aby jedno realizował, w drugie patrzył, żebyśmy byli ludźmi, którzy rozumieją, co się w ich życiu dzieje. Ojcze, ja chcę, żeby każdy z nas zrealizował swoją wewnętrzną wolę. Ojcze, pomagaj nam, abyśmy na tej drodze zewnętrznego przymusu nigdy nie byli opieszali i nigdy nie byli załamani, że musimy robić coś, co nie jest tym wewnętrznym pragnieniem. Ojcze, ja chcę, żebyśmy zawsze rozumieli, że to jest po to, abyśmy osiągnęli to wewnętrzne pragnienie. Ojcze, niech Twoi aniołowie nas wspomagają w tym. Dziękuję Ci, Panie. Amen.